politycy nie rozwiązują podstawowych problemów. Jesteśmy zmęczeni tymi starymi partiami. Chcemy zmiany. Chcemy dać ludziom szansę na rozwój. Chcemy zrealizować ich aspiracje. Chciałam z tobą jeszcze porozmawiać o edukacji, nie przez przypadek, ponieważ ty w swoich podróżach przez zupełnie chyba niespodziewanie wykształciłaś w sobie zdolność do nauczania tak. i przebranżowiłaś się z tak, korporacji na nauczyciela. Zdecydowanie tak. Nie mam wykształcenia pedagogicznego, a prowadzę firmę edukacyjną uczącą dzieci. Jakie są problemy z nauczaniem? Z nauczaniem jest kilka. Moim zdaniem jest duży problem kulturowy, taki ogólnokulturowy, że na pewne rzeczy jest przyzwolenie. Mhm. Jest przyzwolenie, którego w ogóle nie ma mentalnie Co na Zachodzie. Myśli? Jest przyzwolenie do tego, żeby oszukiwać, żeby ściągać w szkole w edukacji, na przykład, tak. w edukacji, żeby ściągać, żeby kręcić, mataczyć. I to później przekłada się na życie codzienne. Naprawdę. Spotkałam się na portalu społecznościowym, że dziewczyna na otwartej dyskusji prosi, że dzisiaj rano została złapana przez kanara i prosi, czy ktoś nie ma kilkunastominutowego biletu, bo... Żeby miała bilet. Byłam chyba jedyną osobą, która powiedziała, słuchaj, mataczysz, próbujesz namówić wszystkich do kłamstwa, do oszustwa, do kradzieży. To ja ci powiem taką ciekawą historię. Jak pisałam doktorat i byłam naprawdę bardzo przemęczona, bo małe dziecko, praca plus doktorat po nocach i moja znajoma nauczycielka mówi do mnie, Krynelka, ale po co ty się tak męczysz? Nie możesz zapłacić, żeby ktoś za ciebie napisał tą pracę? Ale wiesz co, na tym portalu... Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Zaskoczenie, prawda? Na portalu zostałam zlinczowana ja. Zhejtowana ja zostałam za moją postawę. Bo mamy taką mentalność. I ja zostałam zlinczowana, chyba nie powiedziałam słowa biedne MZK, ale oczywiście było powiedziane biedne MZK, że na pewno pozwalam sobie w życiu na inne matactwa, a tutaj, ponieważ jestem anonimowa, gdzie nie byłam anonimowa, i zostałam ja zlinczowana. Cały wątek został później usunięty, ale to ja zostałam bardzo mocno zlinczowana, a nie ta osoba, co jest dla mnie absurdem. W ogóle absurdem. Ale mamy jeszcze taką sytuację, że w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale polskie doświadczenia są też takie, że uczymy się rozwiązywania testów, tak. a nie wiemy nic. Nie, a w ogóle I nie żadnej mamy wiedzy. Absolutnie żadnych umiejętności personalnych, tak. współpracy, działania w grupie. W ogóle nie mamy współpracy. Dzieci, które idą do klas sportowych i zaczynają w tych klasach sportowych ćwiczenia, wszyscy chcą być liderami. Idzie się do klasy z siatkówką, gdzie wszyscy chłopcy są uczeni, żeby przerzucać na drugą stronę, żeby nikt on nie zdawać... potrafi przegrywać. Nikt nie potrafi przegrywać, nie potrafią ze sobą współpracować. Nie uczymy tego dzieci. Ja w ogóle byłam w bardzo dużym zdziwieniu, dlaczego tak się dzieje. W ogóle tego nie było, jak mieszkaliśmy w Emiratach, gdzie dzieci chodziły do brytyjskiej szkoły. Tam wszyscy byli zespołem, dzieci co chwila rozwiązywali wszelkiego rodzaju... Równi. Tak. Tak, oczywiście, przez to na przykład, że nosili mundurki. Ja uważam, że wprowadzenie mundurków to nie jest zła rzecz. Ja uważam, że to jest świetna sprawa, że dzieci... bardzo bogate miejsce, bardzo bogaty kraj, nikt nie przynosił telefonów komórkowych. Nikt, zabronione było i koniec. W wielu szkołach obecnie, prywatnych, również jest to zabronione. I ja uważam, że to wcale nie jest złe. Wręcz uważam, że to jest bardzo nowoczesne. Czyli jest sporo rzeczy do zmiany. Bardzo wiele rzeczy jest do zmian w mentalności naszej.